4 kwietnia Kościół obchodzi wspomnienie dowolne świętego Izydora, biskupa i doktora Kościoła. Święty Izydor urodził się około 560 roku w Nowej Kartaginie, w prowincji Murcji. Pochodził z rodziny, która dała Kościołowi dzieci wyniesione do chwały ołtarze, świętego Leonarda i świętego Fulgencjusza, braci świętego Izydora, oraz świętą Florentynę, ich siostrę. Legenda głosi, że przy jego narodzinach rój pszczół osiadł mu na ustach i zostawił na nich słodki miód. Miała to być zapowiedź daru niezwykłej wymowy, jaką szczycił się Izydor. Po rychłej śmierci rodziców wychowaniem młodszego rodzeństwa zajął się najstarszy brat, święty Leonard, który był wówczas arcybiskupem w Sewilli. Przy boku brata Izydor miał okazję przypatrzeć się z bliska burzliwym wydarzeniom, jakie przeżywała wtedy Hiszpania. Po jego śmierci Izydor objął biskupstwo i podjął wysiłek odnowy kościoła. Zwołał i kierował synodami w Sewilli w 619 roku i w Toledo w 633 roku, które między innymi ułożyły symbol wiary odnowiony w Hiszpanii oraz ujednoliciły liturgię. Święty Izydor był fundatorem kościołów, klasztorów, szkół i bibliotek. Zabiegał o podniesienie poziomu intelektualnego i duchowego kleru. Zapamiętano go jako człowieka wyjątkowo miłosiernego. Był znakomitym pasterzem. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę literacką. Święty Braulion, jego uczeń i sekretarz, wymienia ponad 20 zostawionych przez Izydora dzieł. Zwalczał nimi arianizm. Zostawił wykład prawd wiary i moralności. Pisał o dziejach Gotów i Wandali, którzy opanowali jego kraj. Święty zadziwia rozległością tematyki i podejmowanych problemów. Jego największym dziełem jest 20-tomowy Codex Etymologiarum, pierwsza próba naukowej encyklopedii, syntezy wiedzy, jaką posiadano za jego czasów. Wyjątkowa była jego śmierć. Kazał zanieść się do katedry i w obecności biskupów pomocniczych, kapłanów i ludu zdjął swoje szaty biskupie, a wdział pokutny wór. Głowę posypał popiołem i zalany łzami odbył spowiedź publiczną. Błagał, by mu odpuszczono jego przewiny i zaniedbania i by za niego się modlono. Potem przyjął komunię pod obiema postaciami i pożegnał się ze wszystkimi pocałunkiem pokoju. Zaniesiony do swojej ubogiej izby, po 4 dniach oddał Bogu ducha 4 kwietnia 636 roku, gdy miał 82 lata. Pochowano go obok rodzeństwa świętego Leonarda i świętej Florentyny. W roku 1063 jego śmiertelne szczątki przeniesiono do Lyonu, gdzie spoczywają do dnia dzisiejszego. Formalna kanonizacja Izydora odbyła się dopiero w roku 1598. Papież Innocenty XIII ogłosił świętego Izydora doktorem Kościoła w roku 1722. Jest patronem Hiszpanii i Sewilli. W ikonografii święty Izydor przedstawiany jest w stroju biskupim, ma paliusz. Czasem ukazywany jako jeździec na koniu. Jego atrybutem jest miecz. Módlmy się. Boże, wieczna mądrości, Ty dałeś nam świętego Izydora jako nauczyciela wiary. Wysłuchaj prośby, które zanosimy w dniu jego wspomnienia i za jego wstawiennictwem otaczaj swój Kościół opieką przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Christe Jesu, Kyrie.